Dzwonek telefonu zastał mnie przy wyjściu. Gdyby Patryk był w domu, podniósłby słuchawkę, powiedziałby po prostu, że już wyszedłem i sprawa byłaby załatwiona. Wahałem się przez chwilę, spojrzałem na zegarek. Była ósma rano. Panie doktorze, poznałem głos pani Berkeley. Czy może pan tutaj przyjść? Jestem sama, Alice wyszła, a ja strasznie się boję. Co się stało? Rzuciłem w słuchawkę. Niech pan przyjdzie, ja. Błagam pana. Ci z obstawy już dzwonili do drapera, ale go nie zastali. Niech pan przyjdzie, szybko. Była mocno czymś przestraszona. Ale co się właściwie stało, na litość Boską? Znowu. Przerwała. Znowu dostałam list. Zerknąłem na zegarek. W klinice miałem być trochę później niż zwykle, ale i tak czasu było niewiele. Zaraz u pani będę. Proszę się uspokoić. Zatrzasnąłem drzwi, wskoczyłem do samochodu i zahamowałem gwałtownie przed piątką. Otworzył mi policjant z obstawy. Obrzucił mnie groźnym spojrzeniem, ale wpuścił do środka. Siedziała na tej samej sofie, na której zastałem ją owego tragicznego wieczora, a na podłodze tuż obok leżała kartka papieru, ozdobiona, jak mi się z tej odległości wydawało, mozaiką kolorowych znaków. Gdy Weronika mnie spostrzegła, zerwała się z miejsca. Była mocno poruszona i wyraźnie nie mogła zapanować nad stanem swoich nerwów. Objąłem ją i przytuliłem do siebie. Spokojnie. Spokojnie, przemawiałem jak do dziecka. Nic pani tutaj nie grozi. Usiedliśmy, a ja podniosłem list. Kolorowe plamy okazały się literami wyciętymi z gazety. Errare humanum est, przeczytałem. W tym momencie zdałem sobie sprawę, jak okropnie musi się czuć. Życie w ciągłym strachu. Koszmarna śmierć męża. Samotność. Morderca zbyt dokładnie wyjaśnił swoją pomyłkę, aby można było w nią wątpić. Z drugiej strony, myślałem, gdyby chciał ją zabić teraz, ryzykuje bardzo wiele. Ona jest pod stałą ochroną policji, a ci potrafią dobrze pilnować. Przypomniały mi się stare czasy, jednak pewne niebezpieczeństwo istnieje zawsze. Pani Weroniko, odezwałem się łagodnie, starannie dobierając słów. Musi Pani koniecznie jeszcze raz pomyśleć, sięgnąć pamięcią wstecz. Może jednak znalazłby się w życiu Pani taki szczegół, który decyduje o wszystkim. Prawdopodobnie nie wzięła Pani czegoś pod uwagę. Proszę spróbować sobie przypomnieć. Koniecznie. Jest Pani tutaj zupełnie bezpieczna, dodałem. Nie ma powodu do niepokoju. Milczała. Za pół godziny wróci Patrik. Ciągnąłem. Proszę do niego zadzwonić. Na pewno przyjdzie. Ja niestety muszę jechać teraz do kliniki, ale gdy tylko będę wolny, wpadnę do pani. Zgoda? Dotknąłem jej ramienia, o której wraca panna Mason, spytałem jeszcze. Podniosła na mnie wzrok. Nie wiem, nie wiem nawet, kiedy wyszła. Nie widziałam jej od wczorajszego wieczora. Tak mi przykro, że narobiłam panu kłopotu. Przepraszam, doktorze, usiłowała się uśmiechnąć, ale wypadło to dość blado. Do kliniki spóźniłem się o trzy kwadranse. Na sofie leżał list. Czy ktoś tego dotykał? spytałem. Tak, ja i pan Trencz. powiedziała z trudem. Znowu tręcz, pomyślałem. Kiedy to pani dostała? Jeden z pańskich ludzi znalazł dziś w skrzynce. Rano, dodała. Ty, Black, zwrócił się do młodego policjanta stojącego w drzwiach. Nie, Arnie, powiedział. Gdzie on jest? Rzuciłem nerwowo. Zaraz go zawołam. Odparł i wymiotło go z pokoju. Spojrzałem na panią Berkeley. Była opanowana, tylko, otóż, na powiekach miała rozmazane, widocznie płakała. Wszedł Salinger, o której otworzyłeś skrzynkę. O siódmej trzydzieści dwie, odpowiedział służbiście. Zgłupiałeś, myślałem, rzekł Pi. Nie, notuję każdy swój krok, panie inspektorze, rzekł zupełnie poważnie. Kretyn, ale ambitny kretyn, pomyślałem. Co jeszcze było w skrzynce? Rachunek za gaz. Dwie kartki. Nic więcej? Nic, panie inspektorze. Czy pani orientuje się, o której przychodzi poczta? Zwróciłem się do pani Berkeley. Różnie. Pierwszy raz około siódmej, a po południu o piątej. Listonosz jest ten sam? Nie znamy go, szepnęła. A gdzie jest koperta? Spytałem i rozejrzałem się po pokoju. Tutaj, wskazała ręką stolik. Spojrzałem na Stempel. Poczta w City. Wczorajsza data, list wysłany po południu. Tamte też były z City. To już coś. Obstawić wszystkie poczty? Szaleństwo. W tym szaleństwie jest metoda bzdura nie w tym wypadku. Czy były do pani telefony? Mam na myśli anonimowe oczywiście, poza tamtymi dodałem Nie, żadnych potrząsnęła przecząco głową. A doktor Tręcz kiedy tu był? Niedawno wyszedł. Podszedłem do telefonu i wykręciłem numer posterunku. Po się przyjechał radiowóz i dwóch mundurowych. Stanęli przed furtką w ogrodzie. Niech pani teraz nigdzie nie wychodzi. Czy panna Mason jest w domu? Spytałem. Nie, nie ma jej, odrzekła. Kiedy wyszła? Nie wiem, rozłożyła ręce. Jak to? Zdziwiłem się. Pani Berkeley poruszyła się niespokojnie. Nie widziałam jej od wczoraj. Chyba nie ma jej od rana, odpowiedziała niepewnie. A co wczoraj robiła? Trudno mi powiedzieć. Położyłam się wcześnie spać. A po południu? Była w mieście. Robiła zakupy. Gdzie? Kontynuowałem. Nie wiem. Byłam wtedy z panami. Wskazała ręką na obstawę. W banku. A gdzie panna Mason zwykle robi zakupy? U Morrisa. Tuż obok, dodała. Ale nie zawsze tam chodzi. Ile czasu poświęca na sprawunki? Różnie. Godzinę, czasem dwie. Zabrałem list i pojechałem do Scotland Yardu. Patrick, jesteś już. Słuchaj, nie mam zbyt wiele czasu. Pani Berkeley znowu dostała list. Idź tam do niej. Nie powinna być sama. Wyrzuciłem z siebie szybko. Dzwoniłem z kliniki natychmiast po obchodzie. Dobrze, kiedy będziesz? Tak jak zwykle. Ralf Ostro wziął zakręt i zahamował tuż przed furtką. Wysiedliśmy. Panna Mason jest. Rzuciłem krótko. Nie, jeszcze nie wróciła, powiedział ładnie. Co się stało? spytała niespokojnie pani Berkeley, która pojawiła się w drzwiach. Możemy wejść do środka? Musimy zaczekać na pannę Mason. Tak, oczywiście. Proszę, ale. wyjąkała. W salonie zobaczyłem mecenasa Sendersa. Skinąłem mu głową na powitanie. Sięgnąłem ręką do wewnętrznej kieszeni płaszcza. Proszę pani, bardzo mi przykro, zmuszony jestem przeprowadzić rewizję. Oto nakaz. Pokazałem jej dokument. Na liście, który pani dzisiaj otrzymała, nasi eksperci wykryli odciski palców panny Mason. Jak to, popatrzyła na mnie nic nie rozumiejącym wzrokiem. Dałem znak ludziom przybyłem ze mną. Rozeszli się po różnych częściach domu. Proste, proszę pani. Wydaje mi się, że już wszystko rozumiem. Wszystko powtórzyła za mną bardzo wolno. Tak. Skoro nawet tego listu nie widziała, skoro nie było jej w domu w momencie przyjścia anonimu. A na karce znajdują się ślady jej linii papilarnych, wniosek nasuwa się oczywisty. Nieprawdaż? Chce pan powiedzieć, że... Urwała. Sender zmieszał spokojnie kawę. Wyszedłem przed dom i kazałem policjantom przejść na tył, do ogródka. Gdy wróciłem do halu, jeden z prowadzących rewizję położył na stole papeterię. Misty moc, inspektorze. Identyczna. Założę się, że kartka będzie pasowała, powiedział. Dobrze, niech pan ją tu zostawi. Pani Berkeley chodziła po salonie, spoglądając nerwowo na zegarek. Mecenas odstawił na stół pustą filiżankę. Patrzył na mnie. Czekałem. Na parterze nie znaleźli nic. Natomiast w sypialni panny Mason natrafiono na ukryte pod bielizną nożyczki. Jedno ostrze pokryte było białawym nalotem. Prawdopodobnie klej. Znaleziono tam również kilka ścinków papieru. Rewizja trwała godzinę. Odesłałem obstawę. Chyba już nie będą potrzebni. Sanders siedział nadal nieporuszony. Wyglądał jakoś inaczej niż zwykle. Nikt długo nie podnosił słuchawki. Wreszcie usłyszałem głos pani Berkeley. Brzmiał trochę nienaturalnie. Przedstawiłem się. Ach, to pan doktorze. Odetchnęła z ulgą. Czy coś się stało? spytałem niespokojnie. Po drugiej stronie zapanowała cisza, a po chwili odezwał się draper. Panie doktorze, przykro mi, ale nie może pan blokować linii. Zaszły pewne, powiedzmy, okoliczności. Wytłumaczę panu przy okazji. Do widzenia. Wolno odłożyłem słuchawkę. Odłożyłem słuchawkę. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła druga. Może będzie telefonować, myślałem. Przeczuwa coś. Nie sądzę. Sprytnie pan, panie, proszę ciebie, to rozegrał, panie inspektorze. Wyczułem ironię w jego głosie. Zdaje się, że nie odpowiedziałem. Powtórzył pytanie. Tak, tak, niech pan przeniesie go do separatki. Przepraszam, na chwilę zbyłem ich krótko i wyszedłem. Z korytarza zatelefonowałem do domu. Patrycka nie było. Dlaczego tak długo? Co się mogło stać, myślałem gorączkowo. Dwóch pielęgniarzy prowadziło w kierunku separatki, wyrywającego się i ubranego w garnitur mężczyznę którego przed godziną osobiście wypisałem ze szpitala. Trzecia. Oczekiwanie dłużyło się nieznośnie. Mecenas zatopił się w lekturze. Pani Berkeley wyszła do kuchni. Przeglądałem korespondencję, znalezioną w pokoju panny Mason. Entuzjastyczny list od pani Berkeley wysłany z zeszłorocznych wakacji w Paryżu. Dlaczego prześladowała panią Berkeley, a zabiła jej męża? Przecież właśnie ona nie mogła się pomylić. Strzelano z ogrodu. A może było tak. Znowu nakręciłem numer do domu. Nie ma go jeszcze. Zatelefonować do pani Berkeley? Nie mogę blokować linii. Co tam się stało, do cholery? Dlaczego Patrick tak długo nie wraca? W pół do czwartej. Zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę. Draper, słucham. Cisza. Słucham. Krzyknąłem. Błąd. To pani Berklej powinna była odebrać. Pan draper, zdziwiony głos. Odetchnąłem z ulgą. Mężczyzna. Tak mówi Steve Berkeley. Czy coś się stało? Proszę się nie denerwować. Pani Berkeley zadzwoni do pana, gdy tylko załatwimy tu kilka spraw. Ale, urwał. Niestety nie możemy przedłużać rozmowy. Proszę cierpliwie zaczekać, powiedziałem stanowczo. Panie doktorze, czy można? Usłyszałem kobiecy głos. Co? Ach, tak, proszę wejść. Panna Ladymore. Ale wybrała moment pomyślałem. Ja w sprawie tej fundacji rozpoczęła rozmowę. Pamięta pan, doktorze, dorzuciła widząc moje zdziwienie. Fundacji? Tak, chyba wiem, odpowiedziałem z namysłem, chociaż nie miałem pojęcia. O co jej chodzi? Otóż proszę sobie wyobrazić. Kontynuowała, że Sir Lake przeznaczył 500 funtów na ten wspaniały cel. Lady Baxter również obiecała 300. Zaczynałem powoli kojarzyć stypendium do Oxfordu dla najzdolniejszej młodzieży hinduskiej. Wyjąłem książeczkę Czekową. Wypiłem czwartą tego dnia kawę. Było 10 po piątej. Przejrzałem kolejny list. Wracam jutro. Całuję. Bernard. Kto to jest Bernard? Panna Ladymore wyszła uszczęśliwiona. Jest trochę zdziwaczała, ale ma naprawdę złote serce. Zatelefonowałem jeszcze raz. Czy panna Mason miała wielu znajomych? Zwróciłem się do pani Berkeley. Popatrzyła na mnie nieprzytomnie. Alice? Nie wiem, odrzekła. Doprawdy. Chyba nie, powiedziała kręcąc głową. Mówi pani coś imię lub nazwisko Bernard. Indagowałem. Nie. Nie, chyba nie. Chyba, że. Wyjąkała. Tak? Słucham panią, podchwyciłem natychmiast. Nie, nic. To nieważne, wycofała się zaraz zobaczymy więc Alice rozmawiała kiedyś przez telefon i urwała i padło jego imię tak dokończyłem za nią tak potwierdziła zwolniłem się u profesora i zdecydowałem że pojadę do domu Patryk jest pewnie nadal u pani Berkeley myślałem Wsiadłem do samochodu i ruszyłem. Jak na złość była godzina szczytu. Jechałem wolno. Korki. Sanders spojrzał na mnie. Dlaczego on tu jeszcze siedzi, przyszło mi do głowy. Tkwiłem na Piccadilly od piętnastu minut. Włączyłem radio. Przeboje dla nastolatków. Muszę być w wiardzie nik. Pojadę, oznajmił Ralf. Zostań, poleciłem stanowczo. Zabrałem pannę Mason ze skrzyżowania Szaft de Avenue. Była wesoła i miała dwie torby z zakupami. Zadowolony pan? Inspektorze, panie, proszę ciebie, rozumiesz? spytał nagle Sanders. Zawsze jestem zadowolony, gdy kończy się sprawa, odpowiedziałem. Pokręcił sceptycznie głową. Przecisnęliśmy się przez Picardilly, a potem zrobiło się luźniej. Powiedziałem jej, że coś się chyba stało u niej w domu. Tuż za Socho złapałem gumę. Poszła zatelefonować. Pani Berkeley odłożyła słuchawkę. Stałem przy niej. Dobrze pani to odegrała, powiedziałem. Znowu zaczęła płakać. Będą tu za pół godziny, pomyślałem, patrząc na zegarek. Ręce lepiły mi się od smaru. Panna Mason była czymś zaniepokojona. Wsiedliśmy i ostro ruszyłem. Wszystko zajęło nam może pół godziny. Gdy usłyszałem dzwonek, wstałem i zapiąłem marynarkę. Raliw dopił herbatę i wbił wzrok w drzwi. Mecenas nie przerwał lektury. Niech pani otworzy, poleciłem pani Berkeley. Panna Mason zatrzymała się w progu. Tuż za nią zobaczyłem doktora Tręcza. O, jak dobrze, że już pani jest. Proszę usiąść, powiedziałem nie odrywając ode mnie oczu, usiadła w fotelu. Pan Nomason, w zaistniałych okolicznościach zmuszony jestem do zatrzymania pani w celu wyjaśnienia paru spraw, zacząłem. Nie mam nakazu aresztowania, ale dowody, które posiadamy, świadczą bardzo poważnie przeciwko pani. Z uzyskaniem nakazu nie będę miał żadnych kłopotów. Siedziała nieruchomo i wydawało mi się, że nie rozumiała ani słowa. O co jestem oskarżona, spytała z trudem. Pani jeszcze nie jest oskarżona, wyjaśniłem. Podejrzewam panią o prześladowanie pani Berkeley, a także o zamordowanie jej męża. Śmieszne, roześmiała się histerycznie. To przecież bzdura, zamordowanie męża Weroniki. Listy? A po co miałabym je pisać? Pani sama wie najlepiej. Na ostatnim anonimie znaleziono odciski pani palców, dodałem. No i co z tego? Czytałam go kilka razy, odrzekła spokojnie. Nie, proszę pani. Pani Berkeley dostała kolejny list, dziś rano. Jeden z moich ludzi wyjął go ze skrzynki. Nie miała pani okazji go jeszcze czytać. Twarz jej zmieniła się nie do poznania. Wstała. Pięści miała zaciśnięte. Przecież pan nie ma prawa. To jest oszczerstwo. Idiotyzm, krzyczała. Proszę się uspokoić i uprzedzam panią, że mogę wykorzystać pani słowa przeciwko pani. Ostrzegam. Niczego, panie, proszę ciebie, rozumiesz, nie może pan inspektorze wykorzystać, odezwał się z opanowaniem Senders. Osłupiałem. Nie może pan niczego wykorzystać, bo nie ma pan, rozumiesz, nakazu uzupełnił flegmatycznie. Proszę się nie wtrącać, panie mecenasie zareagowałem ostro. Ja wykonuję swoje służbowe obowiązki i panu nic do tego. Pan nie ma tu nic do powiedzenia co? Nie mam, panie? Dobrze. Od tej pory występuję oficjalnie jako adwokat panny Mason. Panno Alicjo zwrócił się do niej: proszę teraz nic nie mówić, dopóki, rozumiesz, pani nie pozwolę. Oszalał stary, pomyślałem. Dobrze, jeżeli tak, to poproszę państwa do samochodu zdecydowałem. Proszę bardzo, cedził Sanders. Chodźmy. Wziął mason pod rękę i wyprowadził z salonu. Tręcz, zdaje się, nic nie rozumiał. No i, panie, wsiedliśmy. Jedziemy, rozumiesz. Ona nawet nie płakała i miała rację. Dojechaliśmy. Weszliśmy do biura drapera, panie, proszę ciebie, i zaczęło się przesłuchanie. Pytał ją o te nożyczki, o ścinki papieru, o humanum mest i o wiele innych rzeczy. Do niczego, panie, się nie przyznała. No, bo posłuchaj. Najbardziej obciążają ją te odciski palców, ale koperta mogła zostać ukradziona z jej biurka, nożyczki, resztki papieru każdy mógł jej to podrzucić. Weźmy na przykład Grace Billington. Była u nich w domu któregoś dnia po śmierci Berkleja. panie, proszę ciebie, rozumiesz. Łazienka i toaleta na dole wyłączone były z użytku, bo coś tam się zepsuło. W związku z tym wszyscy korzystali z tych na górze. Mogła tam pójść i wystarczyłoby pół minuty, żeby podrzucić pani mason te do wody oraz skraść kopertę z kartką. To samo mógł zrobić Stewe Berkeley. Niby dobry wujaszek, panie, ja sam go bardzo lubię, ale różnie bywa. Czytałem w dzisiejszym. Cholera, przerwałem Patrickowi. Ja już to gdzieś słyszałem. Co, popatrzył na mnie jak na wariata. No, takie słowa czytałem w dzisiejszym. Nic dziwnego, Jonathan. Ale wiesz, jak jest, kiedy nie można sobie przypomnieć? Taki klin, tłumaczyłem chaotycznie. Czego przypomnieć? Jakby ci wytłumaczyć. Czujesz się tak, jak wtedy, gdy widzisz kogoś i jesteś pewien, że nie po raz pierwszy, ale nie znasz ani imienia, ani nazwiska i nawet okoliczności, w których widziałeś tę osobę przedtem. Tak. No i na czym stanęło? Wróciłem do tematu. Aresztował ją, rozumiesz. Dostał nakaz i aresztował. A ja przecież wiem, urwał. Co, zainteresowałem się? Że nic nie wiem, panie, proszę ciebie, rozumiesz, wycofał się Patrik. Słuchaj, powiedziałem: Ja już nic z tego nie rozumiem. Jeśli inspektor założył, że panna Mason prześladowała Weronikę, jak wyjaśni zamordowanie jej męża, kto jak kto, ale panna Mason na pewno by się tak nie pomyliła. A jeśli chciała z kolei zabić Berkleja, po co miałaby pisać anonimy do niej, psuć hamulec, napadać na nią? Nie. Nonsens zakończyłem. Ja. Panie, odpowiedział Patrick. Zastanawiałem się nad tym wszystkim już dawno i mogę ci na razie powiedzieć, że choć nie wierzę w jej winę, ten niby nonsens ma swoje bardzo logiczne uzasadnienie. No, pomyśl, Jonathan, przecież to bardzo proste. Nie przyznawała się do niczego. Utrzymywała, że co najmniej dwie osoby mogły podrzucić jej papiery i nożyczki. Koperta z odciskami palców mogła zostać po prostu zabrana z jej biurka. Papeteria leżała na samym wierzchu. Choć nie wierzyłem fani jedno słowo, postanowiłem jeszcze raz przesłuchać pannę Billington. Wyszedłem ze Scotland Yardu późnym wieczorem. Tak, rzeczywiście bardzo logicznie rozumujesz, przyznałem. Nigdy bym na to nie wpadł. Tylko widzisz, Patrick. Taka koncepcja przemawia jeszcze bardziej na niekorzyść panny Mason, więc dlaczego zdecydowałeś się jej bronić? No i co z tego, inspektorze? Nawet jeśli byłam jego kochanką Grace Billington patrzyła na mnie ironicznie. Dlaczego miałabym go zabijać? Zemsta? śmieszne. Jeśli pan chce wiedzieć, Józef był zdecydowany rozwieść się z Weroniką i wrócić do mnie. Przed dwoma laty. Ale ja odmówiłam. Nie, Jonathan, więcej powiedzieć nie mogę. Poza tym brakuje mi najważniejszego ogniwa. Muszę poczekać. Wierzę, że je odnajdę. Nie, nie pomyliłabym się tak, ciągnęła Grace Billington. A poza tym, jaki miałabym powód, żeby chcieć ją zabić? Ach, rozumiem. Finansowo byłoby to bardziej opłacalne niż rozwód. Ale ja żyję tak skromnie. Pieniądze, które zostałyby Josephowi po ewentualnym rozwodzie nawet z orzeczeniem jego winy, wystarczyłyby nam znakomicie. Nie, nie nalegaj. Jonathan powiedział Patrick stanowczo. Zostaw to mnie. Zajmij się lepiej Tiną. Zobacz, jest jakby niespokojna, rozumiesz? I wydaje mi się, panie, że trochę przytyła. Nie, nie wiedziałam o tym zapisie. Oczywiście, może mi pan nie wierzyć, ale naprawdę nie wiedziałam, odrzekła Billington. Tina zawołałem psa. Chodź do pana, chodź. Wziąłem ją na kolana. Polizała mnie po nosie, ułożyła się wygodnie, westchnęła i zapadła w sen. Czy miał do mnie zaufanie? Sądzę, że tak, ale wielu tematów nie poruszaliśmy w ogóle. Billington sięgnęła po paczkę papierosów. Na przykład jakich? spytałem. Choćby spraw zawodowych Józefa. Owszem, zdarzało się, że Józef wspominał coś o swoich kłopotach, problemach, ale bardzo rzadko. Oboje staraliśmy się wypoczywać w swoim towarzystwie, więc unikaliśmy tematów drażliwych czy denerwujących, powiedziała zaciągając się dymem. No i co teraz będzie, Patrick? Czy masz już jakiś plan? Powiedziałem ci. Rozumiesz, że brakuje mi zasadniczego elementu. Bez tego nie mogę nic planować. Nie wiem, czy prokurator podpisze akt oskarżenia. Jeśli tak, będzie proces. Poszlakowy oczywiście. Te dowody, którymi w tej chwili dysponuje draper, panie, są zupełnie niewystarczające. Takie jest moje zdanie. Nie zapominaj, że nie znaleziono broni, śladów, ani niczego bardziej konkretnego. Panie, proszę Ciebie, rozumiesz? Nie, inspektorze, nie umiem posługiwać się bronią, odparła Grace Billington, patrząc mi prosto w oczy. Mam nadzieję, Jonathan, że w ogóle nie dojdzie do procesu. Postaram się o to. Możesz mi wierzyć, powiedział bardzo stanowczo Patrick. Źle spałem tej nocy, a miałem przed sobą ciężki dzień. Przede wszystkim musiałem odwiedzić Stewa Berkleja i przesłuchać go jeszcze raz. Tego dnia rozpoczynałem pracę w klinice później niż zwykle. Obudziłem się i postanowiłem wyjść z Timą na spacer. Było jeszcze bardzo wcześnie. Po drodze wstąpiłem do kiosku po gazety. Tina kręciła się po skwerze. Ja przebiegałem wzrokiem tytuły. Bezmyślnie. Znowu powrócił ten uparty motyw, król umarł, gdzie ja to ostatnio czytałem. Czytałem. Ostatnio. Czytałem. Nie, nie ostatnio. Dzisiaj. Nie, niezupełnie. Wzrok mój przykuła jedna z gazet. Jest. To przecież to. Tak właśnie powiedział. Poczułem ulgę. Nie wiedziałem, jak kolosalne znaczenie będzie miało odkrycie, którego dokonałem tego właśnie ranka. Tak, panie inspektorze, ale to doprawdy o niczym nie stanowi. Muszę przyznać, że jestem zbulwersowany, powiedział Berkeley ostro. Owszem, w naszej rodzinie zdarzały się czasem drobne skandaliki, ale morderstwo. Zawiesił głos. Nie, wykluczone, podjął. Alice? Pan najwyraźniej popełnił błąd, mój panie. A że umiała strzelać? I cóż z tego? Józef strzelał nie gorzej, a i ja, nie chwaląc się, mam na swoim koncie kilka znacznych trofeów. I cóż z tego? Powiedział wzruszając ramionami. Tak, panie. Ta informacja może nabrać decydującego znaczenia, lecz na razie nie jestem pewien. W każdym razie dziękuję Ci, Jonathan. Zjedz teraz śniadanie, zmienił temat, o której dziś wracasz do domu. Około szóstej. Chcę wstąpić po drodze do pani Berkeley. Jest kompletnie załamana. Niewątpliwie przeżywa ciężkie chwile. Pokiwał głową. Ja może też tam wpadnę, dziś lub jutro. Trzeba się nią zająć, powiedział poważnie. Teraz posunął się pan chyba za daleko. Proszę uważać na słowa, inspektorze. I proszę zmienić ton, zażądał Berkeley. Nie jestem pana podwładnym. Poza tym, jaki miałbym motyw? Proszę się dobrze zastanowić. Moje pretensje do Josefa. W głosie jego zabrzmiała ironia. Tak, istotnie, miałem do niego głęboki żal i jeszcze raz mogę powtórzyć, że przyczynił się do przedwczesnej śmierci mojego brata, ale to nie byłby powód. Przynajmniej nie dla mnie, dodał. Zresztą może mnie pan naresztować. Ośmieszy się pan tylko i chyba dobrze pan sobie zdaje z tego sprawę. Widzę, inspektorze. Że stanowczo zbyt dużo osób na raz pan podejrzewa, a co gorsze, nie potrafi pan dokonać żadnej selekcji, rzekł karcącym głosem. Cały czas pozostawałem pod wrażeniem wczorajszej rozmowy z Patryckiem. Rozumował bardzo logicznie. Tylko dlaczego nie chciał powiedzieć mi nic więcej? Ciekawość nie dawała mi spokoju, ale postanowiłem, że nie będę nalegał. I tak się dowiem. Stopniowo przestawałem o tym myśleć. Tina była w ciąży, teraz już bardzo widoczniej. Zdecydowałem, że wybiorę się do owego Mateusza. Wypadło go chociaż zobaczyć. Wyszedłem od Berkleja poirytowany jak nigdy. Głównie tym, że miał rację. Mąciło mi się w głowie. Sprawdziły się moje najgorsze przeczucia. Nie byłem pewien. Nie byłem pewien, czy słusznie ją zatrzymałem. Przecież istnieje pewien procent prawdopodobieństwa, że to rzeczywiście nie mason. Wprawdzie wszystko świadczyło przeciwko niej, ale jeśli to, że chciała pozbyć się kuzyna, było dla mnie oczywiste. Także powód, dla którego prześladowała panią Berkeley, wydawał się być jasny, logiczne. Chciała zasugerować. Że morderca popełnił omyłkę, a ona w takim wypadku zostałaby wykluczona ze śledztwa. Sprawa hamulców była szalenie ryzykowna, ale działała stanowczo i z determinacją. Napadł mógł dokonać ów Bernard, niekoniecznie ona. Do tego momentu wszystko było aż na zbyt jasne. Niedyspozycja? Łatwo mogła udawać, żeby odwrócić od siebie uwagę. Proszki nasenne. Nawet jeśli je połknęła, mogła działać po nich sprawnie jeszcze dwadzieścia minut. Pani Berkeley wyszła, a Mason znakomicie to przewidziała. Czasu zresztą nie potrzebowała wiele. Trzy minuty? Tak, zaplanowała wszystko na pewno wcześniej. Między innymi dlatego nie przyznawała się do istnienia Bernarda. A może właśnie on zamordował Berkeleya? Dlatego też nie mieszkali razem. Bernard. Muszę wydobyć od niej jego nazwisko i przesłuchać go natychmiast. Jak mogłem do tej pory to zaniedbać? Pani Berkeley przyjęła mnie bardzo serdecznie. Z pewnością była spragniona towarzystwa. Nic dziwnego. Jak to dobrze, że pan przyszedł, doktorze? Spojrzała na mnie z wdzięcznością. Czuję się okropnie. Nie mogę już tego wytrzymać. Koszmar. Alice? Wykluczone. I po co miałaby pisać te listy? Lubiła mnie przecież. Zamordowała Josefa. Kompletny absurd. Mówiła bezładnie. Proszę się nie martwić, powiedziałem łagodnie. Zaistniało z pewnością jakieś nieporozumienie. Patryk na pewno będzie potrafił jej pomóc. Wszystko się wyjaśni. Pocieszałem ją jak umiałem. Tylko skąd te odciski palców? Głos drżał jej lekko. Wszystko się wyjaśni, powtórzyłem. Postanowiłem na razie nic jej nie mówić. Gdyby się teraz dowiedziała, że panna Billingham czy też pan Berkeley mogą być zamieszani w tę sprawę, dobiłoby ją to zupełnie. Nie mogłem jej sugerować, że najbliższe osoby powinna traktować jak potencjalnych wrogów. Niech pani nie płacze, powiedziałem, widząc, że ociera oczy. Łzy nikomu nie pomogą. Może ma pani ochotę na szklaneczkę sherry, zaproponowałem. Patryk ma jeszcze jakiś zapas. Zapraszam do nas. Starałem się, żeby zabrzmiało to bardzo serdecznie. Nie, chyba wolę zostać tutaj. Nie mam wprawdzie sherry, ale lampka koniaku też mi dobrze zrobi. Usiłowała się uśmiechnąć. Czy zechce mi pan dotrzymać towarzystwa, doktorze? Nie chciała podać nazwiska ani adresu Bernarda. Prosiłem, groziłem, tłumaczyłem. Uparła się. Usiłowałem ją przekonać, że obciąża się jeszcze bardziej. Bez skutku. Postanowiłem zadzwonić do Sendersa. Musi jej wytłumaczyć, że działa przeciwko sobie. Niechętnie zacząłem wykręcać numer. Pan Mecenas naraził mi się bardzo swoim wystąpieniem i rozmowa z nim była ostatnią sprawą, na jaką miałem ochotę. Niestety byłem od niego zależny i w dodatku może się nie zgodzić. Chciała namówić mnie na trzecią lampkę. Podziękowałem. Dochodziła siódma. Popatrzyłem na panią Berkeley. Nie płakała i chyba czuła się lepiej. Żeby tylko nie zaczęła permanentnie leczyć się w ten sposób, przemknęło mi przez myśl. Niewykluczone. Jeżeli ma słaby charakter, długo nie wytrzyma takich stresów. Zaprosiłem ją do nas na następny wieczór. Przyjęła propozycję. Gdy wszedłem do domu, Patryk rozmawiał przez telefon. Mówił bardzo oficjalnym tonem którego nigdy przedtem u niego nie słyszałem. Mogę obiecać, że spróbuję, skoro pan inspektor uważa to za konieczne, ale nie gwarantuję. Pan Neamason, jako osoba niewinna, nie zrozumie tych argumentów. Fakt, że nie chce wciągać tego pana w całą aferę, nie świadczy przeciwko niej. Odwrotnie. Po prostu chcę mu oszczędzić przykrości, panie. Całkowicie zrozumiałe. Tak, pójdę tam zaraz, skoro pan nalega. Mówił dalej. Nie, proszę się nie fatygować. Tak, tak, do widzenia. O co znowu chodzi, Patryk? Zapytałem, gdy odłożył słuchawkę. Wychodzisz? Tak. Panna Mason nie chciała podać inspektorowi nazwiska tego pana, proszę ciebie, rozumiesz. Jakiego pana? W pierwszej chwili nie zrozumiałem, o kim mówi: swojego narzeczonego, oczywiście. I teraz on chce, żebym ją przekonał. Zgodziłem się, bo po co ma się czepiać? Pojadę. Odwiozę cię, Patryk, zaproponowałem. Świetnie. Chciał tu przyjechać, ale. Wiem, słyszałem. Napiję się tylko herbaty i jedziemy. Nawet nie mogłem silić się na chłód przy powitaniu. Teraz musiałem się z nim liczyć i czułem się temu upokorzony. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. Ralif zaprowadzi pana mecenasa do aresztu, zwróciłem się do niego i tam będzie mógł pan porozmawiać z panną Mason. Powiedziałem to najgrzeczniej, jak potrafiłem. Widzisz, panie, to miała być tylko kwestia czasu. Data ślubu wyznaczona była na grudzień. Wystawa pana Grasple przyniesie mu ogromne dochody. Czekali po prostu na pieniądze. A że nie mieszkali razem? Cóż, rozumiesz, ich sprawa. Wytłumaczyłem pannie Mason, że pan Grasple powinien wiedzieć, co się z nią dzieje. Jak się okazało, byli na dzisiaj umówieni. Może nawet telefonował. Choć prosiła go, żeby nigdy tego nie robił. Ona zwykle do niego dzwoniła. Zanim podała mi jego nazwisko i adres, musiałem jej obiecać, że skontaktuję się z nim przed inspektorem, opowiadał Patrick. Ale dlaczego tak ukrywała swój związek, dopytywałem się. Pomyśl, Jonathanie, zaczął, tak długo nie mogła ułożyć sobie życia, że prawie straciła na to nadzieję, rozumiesz. Nie miała szczęścia, skonstatował. Gdy poznała Bernarda, postanowiła chronić swoją miłość przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. Gdyby powiedziała o nim na przykład pani Berkeley, ta na pewno chciałaby go poznać. A panna Alice, proszę ciebie, nie życzyła sobie tego. Bała się ludzi. I miała rację. Rozumiem ją doskonale. Większość z nas postępuje inaczej. Wiem, ale nie jest to słuszne. Powiedział z przekonaniem. Ona jest mądrzejsza. Poza wszystkim innym, nie chciała, żeby jej narzeczony zetknął się z panem Berklejem. Rozumiesz chyba? Mogła go tym samym narazić na przykrości ze strony swego kuzyna, a chciała mu ich zaoszczędzić. Ona bardzo go kocha, powiedział łagodnie. Zatrzymałem samochód przy Fulham Road? To ten numer, Patrick, spytałem. Tak, skinął głową. Zaczekasz w samochodzie czy chcesz iść ze mną? Idź sam. Tak będzie lepiej, zdecydowałem szybko. I znowu jestem bezradny. Powiedział, że poda mi nazwisko i adres kochanka Mason, ale dopiero wtedy, gdy sam z nim porozmawia. Muszę zaczekać. Nie mam wyboru. Bardzo sympatyczny człowiek, wiesz, rozpoczął Patryk entuzjastycznie. I jaki przystojny, panie, proszę ciebie, rozumiesz, dodał. Tylko to mieszkanie. Machnął ręką. Nic dziwnego, że panna Mason wolała na razie zostać u Berklejów. Właściwie to nie jest mieszkanie, panie, tylko pracownia. Wszędzie walają się farby, pędzle, sztalugi. Pod ścianami stoją płótna, opisywał. Istna rupieciarnia. Nawet nie bardzo było gdzie usiąść. Dziwnie maluje, rozumiesz. Widziałem dwa czy trzy obrazy. Takie kolorowe kreski, kropki. Nie znam się na tym, ale podobno jest wielkim artystą. Tak, twierdzi pan, Mason. No, zresztą nieważne. Wszystko mu powiedziałem żebyś ty widział, jak on wyglądał. Zbladł. Ręce mu się trzęsły. Wiedział oczywiście o zamordowaniu Berkleja, panie. Wiedział również o zapisie, ale twierdzi, że bez tych pieniędzy i tak by sobie dali, rozumiesz, radę. Ma, jak się wyraził, dobrą passę. Chciał natychmiast do niej jechać, wiesz? Ledwo go powstrzymałem. Musi na razie poczekać. Cóż? Inspektor wiele się od niego nie dowie, ale skoro tak się uparł, podam mu jego adres. Uprzedziłem zresztą pana Grasple, żeby nie był zaskoczony. A twoje ogniwo, Patryk, ledwo udało mi się przerwać ten potok słów. Czy ta rozmowa z nim choć trochę ci pomogła? Co? Ogniwo? Ach, nie, panie. Cóż on może mieć z tym wspólnego? Wreszcie dzisiaj zadzwonił do biura, przeglądałem właśnie papiery dotyczące sprawy. Prosił pan, inspektorze, o adres narzeczonego panny Mason, jeśli dobrze pamiętam, prawda, spytał niemalże przymilnie. Tak, panie mecenasie, czy już pan z nim rozmawiał? Oczywiście, tak, jak to rozumiesz, panu zapowiedziałem, potwierdził grzecznie. A wrażenia, czy nadal wierzy pan w niewinność podejrzanej? Jak najbardziej. A wrażenia, panie? Pozytywne, tak, pozytywne. Więc teraz ja spróbuję, jeżeli pan pozwoli, dostosowałem się do jego tonu. Ależ tak, proszę, proszę, próbować, ale niewiele chyba panu to da. Kłaniam się panu, panie inspektorze, do widzenia. Trzask odkładanej słuchawki. Nie zdążyłem nawet powiedzieć słowa. Nakręciłem jego numer. Tak, słucham, mówi Senders. Panie mecenasie, zacząłem powoli. Ach, pan inspektor. Zdaje się, żeśmy przed chwilą rozmawiali. Adres, panie mecenasie. Wycedziłem. Przepraszam pana, ostatnio jestem taki roztrzepany. Już, już, już go panu daję. Szelest papieru po drugiej stronie. Tak, już mam. Bernard Grasple, Fulham Road 45, mieszkania 8. Sam strych, panie inspektorze. Biedny chłopak, panie. Do widzenia! Rzuciłem w słuchawkę.